Zmusiłem mojego chłopaka, żeby zgolił brodę po 6 latach i muszę przyznać, nie poznaję go. Lepiej zgolić włosy na klacie, czy zostawić sweterek? Dzisiaj zapytamy się o to kobiet. Oglądajcie! Czy uważasz, że owłosienie u faceta jest pociągające? Tak, zdecydowanie tak. Zawsze umawiałem się z facetami, którzy mieli włosy na klacie, brodę i tak dalej i oni mi się wydają najbardziej męscy. Myślę, że jak mężczyzna ma ładny kształt twarzy i zarost mu pasuje, to jest pociągające? Raczej tak. Jeżeli jest zbyt dużo, no to chyba niekoniecznie, ale uważam, że golenie chyba jest jeszcze gorsze. Może być pociągające. Ja tam jestem zwolenniczką. Wydaje mi się, że jestem zwolenniczką męskiego owłosienia, ponieważ im więcej tego owłosienia, tym facet jest bardziej męski, ale to moje zdanie. To znaczy, jak jest zarost i dużo włosów na głowie, to jak najbardziej. Klata odpada. Myślicie, że jakie części ciała mężczyźni powinni golić? Na przykład klatkę piersiową? Brwi? Plecy? Też. Jeżeli mają, to tak. Ręce? Nie muszą, nie. Nie, nie, nie. Ręce i nogi nie. Nie. Okolice intymne? No, chyba dałoby. A pośladki? Zależy, co tam jest. Ale no nie, no pośladki chyba nie. Na klacie? Nie. Na rękach? Nie. Na nogach? Nie, to jest w okolicach intymnych? Mógłbym. A myślisz na przykład, że nogi, ręce to powinno się zostawiać? Tak. Klatę też. A co sądzisz o okolicach intymnych? Też. Też zostawiać? Tak. A tyłek? To już chyba inaczej. Czyli zgolić? Tak. Według ciebie mężczyzna nie musi się golić nigdzie na klacie, plecach, może nogach, pośladkach, w okolicach intymnych? Absolutnie nie musi, jeśli taka jest jego wola. A nie przeszkadza ci na przykład, jak mężczyzna jest strasznie owłosiony na klacie albo na plecach? No to jest na pewno nieestetyczne, już jak jest tak strasznie, wtedy to już jest chyba problematyczne. Mi by to osobiście przeszkadzało, jeżeli byłby taki dosłownie speter. Przeszkadza! Zależy jaki kraj, jaki pochodzę. Jeśli jest atrakcyjny fizycznie, to te włosy nie mają żadnego znaczenia. Nie spotkałam takiego mężczyzny, żeby miał bardzo owłosioną klatę. Ale podejrzewam, że zupełnie by mi to nie przeszkadzało. Czy uważasz, że mężczyźni wyglądają lepiej z brodą czy bez? Z brodą. Wolisz taką męską brodę czy zarost? I to. Jeśli już wolę brodę, ale zarost też jest okej. A podobają ci się mężczyźni z brodą albo zarostem? Tak. Podoba mi się. Lekkim. Żadna broda, tylko zarost, taki męski zarost. Jak ci podobają się najbardziej? Z brodą, zarostem czy gładko goleni? Chyba z zarostem, takim kilkudniowym. Chyba z zarostem i brodą. Zarost. Szorstki zarost musi być. No zależy, jeśli ma ładną twarz, no to i jest ładną twarz, w sensie to nie musi być ogolony, bo ma taką piękną twarz. W tym odcinku to już tyle. Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. A jeżeli film wam się podobał, nie zapomnijcie łapce w górze, subskrypcji mojego kanału, dzwoneczku, a my widzimy się za tydzień. Na razie! Chciałem go zobaczyć i... Ja powinien golić się na klacie, czy nie? No możesz się ogolić, jak chcesz.